Cześć moi drodzy, w kolejnym materiale z Cyberpunka. Będziemy robić jakąś taką krzywą akcję, wręcz, o, możemy sobie coś sprzedać. Bardziej taką pułapkę. Będziemy zaskakiwać sobie gości, którzy zabrali jej samochód pana. Jej, my pana. No i właśnie, jesteśmy na miejscu, ogarniamy sobie parę rzeczy, nie mam dużo rzeczy na sprzedaż, więc zostawmy to w spokoju. Skanowałem już to w poprzednim materiale. Halo? Znalazłem bezpieczniki, ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Już wiem, jak tych chujków zaskoczyć. Lodówką? Dobra, no to tak. Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak napieprzone święta. Kapujesz? Niezły pomysł. Włączmy zasilanie, a ja rozejrzę się z jakimiś punktami dostępu. Zajebiście. Tylko pamiętaj, pewnie pojawi się spora ekipa. Trzeba będzie jakoś ich podejść, żeby dostać się do mojego wozu. Nie martw się. Mam parę pomysłów, jak się z nimi zabawić na tym skrzyżowaniu. Zajebiście. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No, tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź, podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Z naszego? Podjadę. A jak zaczną uciekać? Halo? Przemieść to jeszcze. No jestem, czekam. Jak czekamy, ja zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, oceny materiału, zostawienia komentarza, zostaw jakiś ślad po sobie. Motywuje to do działania i do czekania. Jedzie? O, jedzie. Mam wsiąść tą skrzynkę? Jest w dobrym stanie. Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Pewnie. Wezmę wszystko. To będę dwa razy chodził. Halo, masz. A, i tu. Dobra. Plus podłączony. Poczekaj chwilę, ogarnę wszystko u siebie. Już. Teraz minus. No i po nim. Ale dobrze nam służył. Okej, mam napięcie. Włącz zasilanie w środku, tam powinien być terminal. A potem leć na dach. Zrobi się. Ja się rozłożę na wieżę. Będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Jasne. Pewnie. Nie mam siły. Jestem bezsilny. Czynunia, której nie da się otworzyć. Jakby tam wejść jeszcze można by? Z góry? No mam problem. Ale chyba mam jeszcze jakieś... Właśnie. Po prostu wbij szybę i właś. Nikt ci za to rachunku nie wystawi. Jakie szyby? A, tam są, dobra. Dobrze, że ta podpowiedź. No tu muszę to... A, dobra, trzeba przytrzymać. Rozdzielnica aktywuj. Podłączona. Zajebiście. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję. Jak się wychodzi, dobra, tym. No to teraz czekamy. Poczekajmy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Od której strony? Rafeni. Wiesz? Stawiam na północny wschód od strony niedokończonej autostrady.
Okej. Osłanie Dobra. Mnie w razie czego. Za dużo mi to nie powiedziało, ale może być. Jadą. Jest mój wóz. Widzisz go? Nie da widzę. Się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Nie widzę, który to. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. Mam nadzieję, że ten drugi. No i gdzie ten pierdolony boss? Czekajcie tu na nich. No to szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. Niech stanie się jasność. Musisz zgarnąć klucz do wodu kierowcy boku. Nie zglądaj się za laską z Irokezem. To zasady. Irokez, jasne. Będę w środku. Daj znać, jak sobie. Nie chciałem, chciałem kucnąć. Dobra, mam pompę, mam... To kto to włączył? A może jakoś od góry bym się tu dostał? Próbuj! Zauważyli mnie! Ja to zaczęła! Kurwa! Okej, posłuchajcie cię. Musimy się ich przestać teraz pozbyć. Ja nie chcę nic mówić, ale ja to specjalnie zrobiłem i dostaję w pierdol. Jak to mnie tak załatwił? Co by we mnie rzucili? Myślałem, że mam tłumik i mogę sobie... Mogę sobie pozwolić, a tu jednak nie. Podjęta, uleczmy się. Kurwa, ale jak to dobre jestem! Kucaj! Zdechnę jeszcze raz, żeby dostać. Adrenalinka! Dawaj, biegnij, człowiek. Chyba pierwszy raz zginąłem. Pytaj, punkt kontrolny. No dobra, no trochę to kiepsko rozegrałem. Będę duerikę! Za chwilę zginiesz! Będę zglądać się za laską z Irokezem. To zasadzka. Irokez, jasne. Będę w środku. Daj znać, jak zauważyć, że ja. Dałoby się to wszystko odciąć, ale nie wejdę do środka. Znajdę się! Kto to? A może jakoś od góry bym się tu dostał? Próbuj. Co? Daj znać. Wszystko zamietli. Wyjdź, to cię nie będę torturował. No dobra, jak ja mam tutaj sobie z wami poradzić, to jeszcze po cichu. Gorzej mnie boli to, że muszę to zrobić po cichu. Bo ja nie umiem grać po cichu. Dobra, dobra. Dawaj do jasnej kolei. Mogę coś tutaj aktywować tam. Coś jest, odwróć uwagę, ale to... Kurwa, ona sobie tu siedzi. Otwarcie dajmy mu. Dawaj do jasnej cholery! Musimy się ich wszystkich teraz pozbyć. Czuję na to kot! Nie
No, było dobrze, no. Zabiłem dwóch. I znów mordowanie! Tu do mnie ładuje. A tu jest jakiś pajac. Rób się poważnie! Ona jest jakaś szybka. No tempo, zapierdalać! Adrenalinka! O szlak. Gdzieś coś miałeś ciekawego chyba, nie? Czy nie? A? Po sprawie. I ostatni jako wisienka na torcie. Zwijamy się. Poczekaj na mnie w aucie. Czekaj, podbieram trochę rzeczy. Nie, nie piekli się, tak? Tu, tamto. To jest swój wód, nie? Mam nadzieję. Nie wiedziałem. A ten jest taki fajny. Czekam cały czas. Ja prowadzę. Czemu? No masz. No dobra. Nie mogłaś się doczekać, co? Nareszcie. Ty bardak ma. No, jedziesz czy nie? Tykamy. Jak? Zajebisty wóz, co? Ja szanuję emocjonalne przywiązanie, ale auto jak auto. Gówno wiesz, debilu, nie potrzebuję. Jakby tamto było twoje, no tamto te sportowe, to tak. Bez Micza i Skorpiona. To fajne. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się, skurwiel jebany. Panam. Posłuchaj, mam plan. W dupie mam twój plan. Mieliśmy odzyskać auto i towar. Sixth Street'i czekają na sygnał, a ja muszę... Kurwa, posłuchaj. Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Tylko nie tym wozem. Chcesz upolować nasza? Tego nie było w umowie. Pomyślałam, że pojawi się w Rocky Ridge. Ale się nie pojawił. W kryjówce też go pewnie nie ma. Wiem, że tam jest Vi. Pieprzony Raven mnie oszukał. Nie zostawię tak tego. Nie ma mowy. Czego tu kurwa nie rozumiesz? Dobra, no, dobra. Pojedźmy. To gdzie ta ich nora? Niedaleko. Szyberdach ci się zamknął. To, co zrobił nasz. Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldecaldos. A ja mu zaufałam. Zemsta nie jest warta ryzyka. Co ty nie powiesz? Interesująca opinia. Chętnie się o tym przekonam. A możesz jechać szybciej niż 50 na godzinę? Nawet niecałe 46? Boże, gro, daj mi pominięcie tego. Gotowy? No to go dorwijmy. No to jedź. Nie czekaj. Chyba, że na oklaski czekasz, no to.
Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę w ziemię? Przewodowuję! Haha! Daję bitkę! Pierdol! Dobra, to wszystko. Wrócimy, staję! Pięknie siadło! Dorwijmy ich! A co ja robię? Ty jesteś ranny, uważaj! Spalimy się! Dobra, tu jestem zbyt na widoku, muszę się troszkę wycofać. Może weźmy sobie jakiś lepszy dolet. Ile ten ma? Siła ataku 7,52. 7,50. To jest lepsze. Ale nie można do niego ten. No ale dobra, może być. Nie będę wybrzydzał. I chciałbym coś 11. 12, 11. Nie mam żadnej snajperki. Karabin precyzyjny. I na sekundę obrażenia. No dobra, sprawdźmy ten setup. Pięknie siadło! Ten to bardziej na blisko. Bawimy się! Sposoby pokórnica! Uważaj, tu wiele nie ma z drugiej strony! Teraz mi mówisz, że przyjechali. Już się wbiłem na imprezę. Widzę tego, uważaj! Badamy, kurwa! Bawimy się! Zwarcie mu dajmy, bo mnie denerwuje. No jestem radny, no niestety, no. Wszystko muszę ładować. Uważaj! Teraz padnie! Atakujcie! Cały czas do mnie prują. Widzę snajpera, uważaj! Też go widzę. Tym go nie pokonam. Czekaj, zbieram rzeczy. I snajper mnie ustrzelił. Kurwa, Netrunner, uważaj! No pokaż się! Jasna cholera! Wyjebane! Nie wiem, z czego ty żeś gościu walił, ale masz dobre narzędzie. Wierny Netrunner, pilnuj się, bi! Flag by to. Stałe mi to konkretnie.
długo to ładuje. Zbierajmy troszkę rzeczy. Mamy jeszcze jakiś typu nie? Nie ma. Możemy trochę pozbierać. Fajnie to strzela, tylko ja jeszcze mogę jakąś optykę tu założyć. O, przeciążyłem się. Rozłóżmy coś może. Rozmontuj. Coś jeszcze mam ciekawego? Słabsze. To jest jedynie lepsze. A od tego? To jest lepsze. To biorę. Jeszcze jestem przeciążony. To rozmontujmy. Dobra, udźwig jest okej. Cześć, Rogue. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? No, może będzie git. Jeden problem rozwiązany. Zadowolona? Z towarem do Sixth Street. Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie poprosisz, to może pomogę. Zapłacili mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w wendetę, nie zapomniałaś o interesach. Kurwa! Jak? Ulżyło ci? Może trochę. Zjeżdżajmy stąd. No i jedźmy, mimo że jestem średnio uzbrojony. Zgorzkniałaś mi na sucz. Że niby dawniej była słodka i zabawna. Zapomniała już, że kiedyś stała po drugiej stronie barykady. Naraz narażony. To ja. Mam towar. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. Sunset Motor. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno. Ustawiłam nam spotkanie. Domkniemy deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego pełnika. Pasuje? No jasne. Ale jedzie szybciej, jedzie 55. Pominimy podróż, jak możemy. Już są. Ja z nimi pogadam. Będą kłopoty? Nie. Chyba. Okej, to ja czekam. Grzecznie w samochodzie. Dobra, weź. Bo może fabuła nie pójdzie do przodu? Cześć, boss. Panam! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? Bonus? Pracujemy razem. Zmieniasz tych wspólników jak rękawiczki, dziewczyno. Masz. Towar pierwsza klasa. Wszystko okej? Okay? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Dobrze poszło. Chodź, napijemy się. Z miłą chęcią, ale nie teraz. Ja przypominam o ocenie filmu, zostaw komentarz. Widzimy się już w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.